Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Ten werset, antyfona na wejście, tak bardzo apostolska. Słowa Chrystusa, słowa posłania. Dzisiaj wspominamy świętego apostoła, jednego z 12, świętego Mateusza, celnika, którego Pan powołuje. Powołuje go na drogę apostolstwa, na drogę ewangelizacji, aby współpracował z nim. Powołuje go do bliskiej relacji z Panem, bliskiej relacji z Nim samym, z Jezusem Chrystusem. I my również jesteśmy powołani, tak jak apostoł Mateusz, do bliskiej relacji z Chrystusem. Chrystus nas powołuje codziennie do tego, aby służyć innym, aby głosić Chrystusa naszą postawą życia. Zainspirowani świętym Mateuszem, jego powołaniem do ewangelizacji, do głoszenia Chrystusa, starajmy się odnawiać w duchu w godliwości o zbawienie dusz, o zbawienie innych. Tę mszę świętą sprawuje za świętej pamięci Tadeusza Wójcika w 5. rocznicę śmierci. Jest to intencja od córki z rodziną. A na początku tej mszy świętej przyprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. I wszyscy razem chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy nim trwali, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posług dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto Słowo Boże. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, trudno się doszukiwać ludzkiego patrzenia w wyborach Pana Jezusa. Pan Jezus wybrał swoich najbliższych współpracowników, było ich 12 apostołów. Każdy z nich miał swoje słabości. Byli to słabi ludzie. Piotr go zdradził 3 razy, Piotr się wypadł 3 razy, Judasz zdradził Pana Jezusa. I inni też, synowie gromu, tak, chcieli z gniewem zniszczyć jedno z miasteczek samarytańskich, które ich nie przyjęło, i tak dalej, i tak dalej. Nikt z nich nie był po ludzku silny, ale właśnie to jest ten klucz wyboru, jakiego dokonuje Pan Jezus. Mianowicie łaska Boża. Łaska Boża powołuje
ludzi i ich wielkość polega na tym, że nie czynią Panu Bogu przeszkody w tym, żeby wypełnił ich swoją łaską, żeby ich przemienił według Bożego wzoru, żeby rzeczywiście stawali się Bożymi mężami, mężami apostolskimi. I tacy byli apostołowie, byli otwarci na tą formację Pana Jezusa. I dzisiaj widzimy to raptowne powołanie, można powiedzieć czasami w życiu niektórych z nas takie powołanie miało miejsce, że w przeciągu chwili, w przeciągu momentu Pan nas powołał i poszliśmy. I rzuciliśmy sieci, rzuciliśmy wszystko i poszliśmy. I również tego typu powołanie widzimy w wydarzeniu z dzisiejszej Ewangelii. Mateusz był celnikiem, czyli grzesznikiem według patrzenia Żydów, czyli człowiekiem niegodnym, jakby na marginesie społeczeństwa, dlatego że kolaborował, czyli współpracował z Rzymianami, z najeźdźcami, z wrogami, tak? Zbierając podatki dla Cezara, dla Imperium Rzymskiego. Dlatego był postrzegany jako ktoś zły, jako grzesznik, jako ten, który jest wykluczony ze wspólnoty. I Pan Jezus takiego właśnie Mateusza, takiego celnika powołuje po to, żeby miłosierdzie Boże mogło się okazać przez niego, przez Mateusza, przez tego słabego człowieka, bo Mateusz był słaby, ale właśnie po to, żeby i tym bardziej jeszcze ludzie mogli zobaczyć Boże miłosierdzie przez dany przykład tej osoby. Pan Jezus, moi drodzy, zauważmy również, nie stroni od nikogo. Nie stroni od nikogo. A przede wszystkim nie stroni od grzeszników, od tych, którzy są zranieni, którzy są daleko, a wręcz zasiada z nimi do stołu. Można powiedzieć, że brudzi sobie ręce, tak? Czyli wchodzi w relacje z tymi, którzy są zranieni, po to, żeby ich uzdrowić. Więc dzisiaj też, patrząc na przykład Mateusza i na ten klucz, według którego Pan Jezus powołuje do współpracy ze sobą, powołuje do misji ewangelizacji. Podejmijmy refleksję również i patrząc na to, co Pan Jezus czyni, w jaki sposób pokazuje również nam, jako tym, którzy mamy być apostołami, głosicielami miłosierdzia Bożego. Pan Jezus, który pokazuje nam, że człowiek apostolski to ten, który nie stroni od nikogo, ale potrafi sobie zabrudzić ręce po to, żeby kogoś przyciągnąć do Pana Boga. Nie stroni, nie ucieka, ale właśnie angażuje się, wchodzi w kontakt. Więc podejmijmy również taką refleksję, patrząc na nas samych po pierwsze, uświadamiając sobie swoje słabości, swoją grzeszność. Podziękujmy Panu Bogu za dar powołania, bo wcale nie zasłużyliśmy na nie. W żadnym wypadku. Jest to dar od Boga, który otrzymaliśmy. I prośmy Go o to, byśmy byli wierni temu darowi, temu powołaniu, byśmy je wypełniali. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, patrząc na przykład Pana Jezusa, który ewangelizuje, również zastanówmy się, czy my nie stronimy od kogoś. Czy czasami nie chcemy wejść z kimś w kontakt, bo się może boimy tak po ludzku, bo to jest ktoś, kto całkiem inaczej żyje niż my. Ale to, co powinno nas pchać do tego, aby właśnie zbliżyć się do tych ludzi, to jest to, że
brakuje im Pana Boga, to są ubodzy. Czyli to są ci, którzy się zagubili gdzieś w życiu i potrzebują Pana Jezusa. To jest motyw. Skoro ktoś potrzebuje Pana Jezusa, to ja jestem właśnie po to, Pan mnie powołuje, żeby być znakiem dla tych ludzi obecności Pana Boga. Mimo wszystko, Pan Jezus zasiada do stołu z nimi. My również nie powinniśmy pokazywać im pleców, ale właśnie działać jako narzędzia Pana Boga, gdziekolwiek jesteśmy. W sposób prosty, postawa, słowo, również pomoc jakaś. To, co potrafimy jak najlepiej i hojnie, czyńmy codziennie, bo Pan daje nam możliwości codziennie do tego, żeby ewangelizować. Przedstawiennictwo świętego Mateusza. Przedstawiajmy Panu Bogu nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, zbudowany na fundamencie apostołów, aby był święty świętością Jezusa i nawracających się dzieci Bożych. Ciebie prosimy za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby umocnieni przykładem apostołów wiernie trwali przy Panu Bogu i odważnie głosili Boże objawienie. Ciebie prosimy za powołanych do służby Bożej, aby radykalnie i z ochotą odpowiadali na Boże wezwanie, nie oglądając się na doczesne korzyści. Ciebie prosimy za mieszkańców Ziemi Świętej, aby czytając Ewangelię według świętego Mateusza, mogli w Panu Jezusie odkryć oczekiwanego Mesjasza. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Tadeusza Wójcik, o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych i wszystkich, którzy uczestniczą w tej mszy świętej przez internet, abyśmy coraz lepiej poznawali Pana Jezusa i coraz piękniej żyli według Ewangelii na Bożą chwałę. Ciebie prosimy. Boże Wszechmogący, Ty odpowiadasz na nasze błagania i dajesz nam powody do dziękczynienia. Tobie chwała na wieki wieków. Cóż Ci, Jezu, tamy? Z tym starym wody wina. Świata, będziemy wejście trzymać mnie w nadzieję. Teraz napojem duchowym, błogosławiony jesteś. Panie nasz, teraz na wieki, przyjmij nas Państwa z uszczą. Żeby mi się to podobało, nie Panie Zdrowie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie apostołów, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę
godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, święty, święty! Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Eugeniuszem de Mazeno, błogosławionymi oblatami, błogosławionym Edmundem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia duchowa. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Ciało Chrystusa.
serca mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjąć. Nie jestem godny Pani, gdyż chcę szczęście nie pojemne, niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Pan mówi, nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Módlmy się. Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela. Spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników, który żyje i króluje na wieki wieków. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę, wspólną Eucharystię. Niech Pan nam błogosławi na ten wieczór, nadchodzącą noc. Pomódlmy się jeszcze za zmarłego niedawno Jana Dąbrowa, lat 62. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 26 września o godzinie 11. Modlitwy w St. Albert w Connolly McKinley w czwartek 24 września o godzinie 18:30. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I o zakończenie pandemii pod Twoją obronę.